Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Plants vs. Zombies 3. Welcome to Zamburbia. Jak widzicie, muzyka już działa. Ja przeszedłem nasz wczorajszy hard level, bo chciałem naprawić dźwięk w tej grze i mi się udało. Dlatego przechodzimy do następnego poziomu. I dzisiejszym tematem, że tak powiem, odcinka jest to, że czego brakuje w tej grze, ale czekajcie, to za chwilę. Some zombies stop what they're doing to attack a plant in front of them. I co, że ten zombiak ten gołębiak wtedy chyba nie będzie tych gołębi robić. A takie rzeczy. Cieszę się z tego i pada deszcz. Ale tematem odcinka jest, czego brakuje w tej grze, no więc dzisiaj będziemy raczej się na tym skupiać. Brakuje w tej grze, słuchajcie, naprawdę masy rzeczy, chociaż z każdą betą i tak uważam, że jest ciut lepiej. To jednak wiecie, te główne grzechy Plants vs. Zombies 3... No, dają o sobie znać, że tak powiem. Bo przecież brakuje kluczowych elementów w tej grze, które znane są, które powinny być wszystkim dobrze znane z poprzednich części. Czyli choćby, wiecie... Może to jest taka też pierdółka, ale na przykład to, że słoneczka są... jakby, że jedno słoneczko to jest 50 albo 100. Nie 100, albo 25. A nie, że słoneczko to jest 1. Też no do tego idzie się przyzwyczaić akurat. I to jest już takie czepianie się, ale... No ale wiecie, takie to dziwne trochę jest i... Plants vs. Zombies... sequel Plants vs. Zombies kolejne i kolejne, no to powinna być po prostu dopieszczona część poprzednia, w sensie wiecie, jedynka była dobra, to zróbmy dwójkę jeszcze lepszą, dwójka była bardzo dobra, zróbmy coś jeszcze lepszego i tak powinno być. Przez to, że zacząłem gadać, to nie wytnę tej reklamy w montażu, bo nawet jej nie zauważyłem. Balans gry, głównie mikropłatności, gdzie no mikropłatności są podobno wymagane od pewnych poziomów, że wiecie, jakby zaczynacie i prawie macie już koniec levelu, tak w chwilę. To jest bardzo zły znak. Mam nadzieję, że jakoś przebrniemy, choć nie sądzę, żebym nagrał wszystko z tej bety. Ale kto wie, jeśli utrzymamy takie wyświetlenia jak teraz są z Plants vs. Zombies 3, ja chętnie mogę wam nagrać Plants vs. Zombies 3, chociaż to będzie mnie pewnie kosztowało dużo nerwów. No ale cóż, żyje się raz, prawda? Dobra, tutaj dajemy Snoopy. Wiecie co, spowolnimy sobie może tempo gry. Może będzie lepiej trochę, bo widzicie, ile tu zombiaków idzie dość szybko. Ja może przegrywam, bo nie nadążam za nimi. Kto wie? Zabijesz go? Dobra, dobra. District Git Malina. Mapa z Plants vs. Zombies BFM. A i widzicie, i tu już przeszedł zombiaczek. Nie marnujmy power up, może. Zombiaki w ogóle
Ja nie rozumiem, bo te zombiaki tak naprawdę na 2-3 gryzy. 2-3. Na 3 gryzy jest po roślince. Tak nigdy nie było. Wiem, bo moje roślinki były wielokrotnie zjadane. A to nie jest powód do dumy akurat. Twórcy chcą, słuchajcie, ten poziom trudności tak zrobić i taki brak balansu. Bo wiecie, chcą zarobić, tak? I no dobra, chcą zarobić, tylko że nie zdają sobie sprawy, że to nikt nie będzie nawet, jeśli nikt nie będzie chciał w to grać. A prawdopodobnie tak będzie. A, bo my straciliśmy w ogóle tą naszą kosiareczkę taką. No to jak nikt nie będzie chciał w to grać, to jak będą ludzie niby mieli tu kupować mikropłatności, nie? Że to jest takie, wiecie, ryzykowne moim zdaniem. No ale tak, taki kierunek obrali. I co ja mogę zrobić? Grać w to coś. Co najwyżej. Choć tak teoretycznie grając w tę grę, tak jakby ją popieram, jej styl jakby, jak gdyby. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Że gdyby nikt w to nie grał, gdyby tak ktoś potrafił tak zebrać ludzi, dobra, zużyliśmy prawie wszystkie power-upy, żeby znowu nie przegrać. Satysfakcjonujące uczucie. Dobra, wygraliśmy poziom. Następną rzeczą, której brakuje oczywiście jest wybór roślin, tak? Myślę, że wszyscy się zgadzają. Nie wybieramy roślin, tak naprawdę ich nie zdobywamy, bo... Bo nie. Że te poziomy są tak, wiecie... Na każdy poziom macie wybór roślin i wypchajcie się, nie? Let's fan out and search for more things for this, whatever it is. I love a good mystery. Patryk lubi zagadki. Doktor Zombos! Tugboat. On ma jakieś... Doktor Zombos znowu coś, wiecie, jakieś, jakaś faza druga. On chce skontrolować Neighborville i zrobić z Neighborville z utopię, Zomburbian utopię. Niedobrze. Jakiś raport. Build a trap. Chyba pułapka była, co nie? Okej. Weźmy se grabie może. Może nam pomogą, okej? No. No i nie wybieramy tu roślin. I to sobie usunę. Zawsze dostajemy gotowe rośliny, co szczerze się nie podoba, a raczej chyba nikomu się w ogóle nie podoba. Jeszcze nie słyszałem opinii. I na polskim YouTubie, i na zagranicznym, żeby komuś się podobało to, że nie możemy wybierać roślin. No więc ja nie będę tutaj mówić, że mi się to podoba, bo mi się to absolutnie nie podoba. Ja bym tu chciał coś swojego, prawda, jakieś swoje roślinki tu wybrać. Nie mogę. I te słoneczka, które tak powoli lecą, to też jest takie, wiecie, ukłon w stronę tego, żeby było mega ciężko i żeby, wiecie, wydawać kasę na power-upy, nie? Widzieliście te oferty, za 50 zł chyba są 2-3 power-upy, no to jest trochę, wiecie, takie nie w porządku. No i tu już nam przeszli. Chyba, że... Czy bąk czy ich dobije? Nie.
No i tam idzie Gargantuar. I znowu mamy, słuchajcie, problem, kiedy tego teoretycznie, no... Dobra, przegraliśmy to. Jej! Nie. Dlatego jestem właśnie niechętny do grania w tę grę. No, za 3 power-upy prawie 20 zł, za 4 power-upy 30 zł. Weźmy może to. To jest po prostu, słuchajcie, dramat. Dla mnie to jest naprawdę istny koszmar. Ta gra to jest porażka. Cieszę się, że wiecie, w ogóle, cokolwiek się dzieje z Plants vs. Zombies, że niby coś próbują, ale... W momencie, w którym, wiecie, to dochodzi do takich różnych jakichś absurdów, że jest ledwo poziom 71 i to już moja druga czy trzecia porażka, to... No słabo trochę. Tym bardziej, że każdą linię mam chronioną. I wiecie, te zombie mają na 3 gryzy moją roślinkę, gdzie no to powinno być trochę więcej. Bo wiecie, ona raz zdąży wystrzelić i zombie już ją zje, nie? To nigdy tak nie trwało tak krótko. Nastawiam tu tych katapust trochę. No i nie mamy lilii. I teraz, słuchajcie, już nic tu. Czekajcie, tak mogę zrobić. Spróbujmy. A, no i brakuje mi, słuchajcie, wielu roślinek, bo roślinek za wielu tu nie ma. Tu w sumie wszystkie roślinki są z poprzedniej części, znaczy z poprzedniej części. Jedyną nową roślinką, która nie pojawiła się w innych grach, to jest bambuszut. Ten taki moździerz. To jest jedyna nowa roślinka, a my jesteśmy już w większej połowie gry. Jedna roślinka. Aha, to jeszcze jedno. Spróbujmy jeszcze jeden poziom zagrać. Oczywiście, pewnie was to nie interesuje zbytnio, czego brakuje, bo to tak naprawdę mówimy trochę w kółko o tym samym, bo ta beta, wiecie, tak powtarza się tutaj jakoś, szczególnie nic nowego się nie dzieje. Nie, dobra, jest okej. No ale wiecie, powiedzmy, chciałem to w takim jednym odcinku zebrać. Bo nie miałbym też jak go zatytułować za bardzo. Bij go, katapustko, bij go. Bronimy się tutaj dzielnie, bym powiedział. No ja bym na miejscu twórców, jeśli Plants vs. Zombies 3 takie miałoby być, to ja odpuściłbym sobie tę grę i na przykład przyznał się do tego, że wiecie, że BFN słaby i w ogóle, i wiecie, reaktywacja Garden Warfare 2, nowe mapy i wszystko super. Tak bym zrobił. No ale wiecie, to jest EA, nie? To głównie Electronic Arts nam tu popsuło Plants vs. Zombies, bo PopCap zrobiło się, wiecie, dzięki Plants vs. Zombies kimś.
Tak jak oglądałem kiedyś film taki na YouTubie. Pewnie jeszcze będę o nim wspominać wiele razy w kontekście Plants vs. Zombies 3 i ogólnie Plants vs. Zombies. Będziemy musieli tak to zrobić. Bo te linie tutaj tak średnio. Te pierwsze i ostatnie, no i właśnie EA wysysa pieniądze po prostu. Że to taki, wiecie, EA to taki teraz pasożyt jest, tak? Że PopCap właściwie odkąd Electronic Arts wykupiło PopCap, PopCap nie wydał żadnej gry. Tak w swojej, tak? Że to jest tylko takie, wiecie, trochę takie, no... Niby tutaj, jak otworzycie sobie PHOZ3, niby tam jest EA PopCap, ale to PopCap już jest takie, wiecie, miasto duchów, nie? No niestety. Mówię, ja bym się skupił na grach, które są, były wypałem, a nie nie wypałem. Bo jeśli nowe Plants vs. Zombies miałyby tak wyglądać, to niech oni inwestują w to, co już jest starsze, sprawdzone i w ogóle. Nie rozumiem tych gołębi trochę, bo zobaczcie, nie jestem w stanie gościa pokonać, bo ciągle nowe gołębie sypie mi. I w tym momencie wydam ostatniego power-upa. Dobra, wygraliśmy, jej. Czuję się dumny. Round clear, wygraliśmy, jej. Świetna robota. Dostałeś nagrodę, 138 coinów i bilet. Lunch time. Dostałem jakąś nagrodę. O, power-upy przydadzą się. Welcome to Zamburbia. Dobrze, słuchajcie. Zobaczymy, co tam, jak historia się rozwija. I będziemy kończyć na dziś. Co oni tu zbudowali? Ups. Blamo. The Dave Tech Trap-O-Matic is complete. Now all we need is some bait. Co ten Dave tam robi? Takos. No z tym takos to tak różnie. Dobrze, dziękuję wam za oglądanie. Napiszcie, czy się wam podobał odcineczek. A tymczasem kończę. Trzymajcie się. Miłych ferii. Pa, pa.